Witam na ostatniej sesji pod tytułem Język Ducha. Dlaczego Bóg dał nam język, którego nie możemy zrozumieć? Myślicie, że to dobre pytanie? Ja tak. Pierwszy list do Koryntian 14:2 mówi, bo kto językami mówi, nie dla ludzi mówi, lecz dla Boga. Nie odnosi się to do żadnej kategorii publicznego mówienia językami. Mowa tu o modlitwie. Gdy modlimy się językami, mówimy bezpośrednio do Boga, nie do ludzi. Posłuchajcie list do Rzymian 8:26. Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej. Czym jest nasza niemoc? Nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy. Nie wiemy więc, o co się modlić. Nie wiemy, jak się modlić. Czy byliście kiedykolwiek w takiej sytuacji? Oczywiście. Może w Kambodży jest człowiek o imieniu Myan Mar, który jest sam i potrzebuje pomocy, gdyż ma kłopoty, a my nie wiedzielibyśmy, jak się o niego modlić. Nikt na tej ziemi nie wiedziałby, jak i o co się modlić w jego sprawie, ale Duch Święty wie. O mój Boże, teraz widzicie, do czego zmierzam. Pozwólcie, że dam wam kolejną wskazówkę. Jeśli wejdę do gabinetu prezydenta Stanów Zjednoczonych, wprost do gabinetu owalnego. Panie prezydencie, co u pana? Czy mogę rozmawiać z nim na jego poziomie? Nie, on ma obszerną wiedzę na temat bezpieczeństwa naszego kraju. O tym, co dzieje się w rządzie, on będzie musiał zniżyć się do mojego poziomu. Cóż, gdy wchodzę do gabinetu Króla Wszechświata i mogę modlić się tylko po angielsku, to mogę rozmawiać z Bogiem tylko na moim poziomie. Bóg mówi, chcę czegoś więcej od moich dzieci. Pragnę mieć z nimi głębszą społeczność, aby rozmawiały ze mną na moim poziomie. Bóg więc mówi, dam wam pomocnika. On nazywa się Duch Święty. Wiecie, że często modlę się w Duchu Świętym po angielsku. Niektórzy myślą, że modlitwa w duchu jest tylko wtedy, gdy modlisz się nieznanym językiem. Nie, czasami modlę się nieznanym językiem i modlę się o wykład, a wtedy modlę się po angielsku. Co się dzieje? Modlę się po angielsku z Ducha Świętego. Rozumiecie, dlaczego prezydent Stanów Zjednoczonych nie powie mi o sprawach bezpieczeństwa? Przecież mógłbym być szpiegiem. Nie chciałby, aby te informacje wpadły w złe ręce, prawda? Cóż, języki uniemożliwiają wrogowi infiltrację. Czy macie świadomość, że toczymy bitwę? Jesteśmy na wojnie. W pierwszym liście do Koryntian 2:7-8 czytamy, ale głosimy mądrość Bożą tajemną, zakrytą, więc nie wiemy, o co się modlić, nie wiemy, jak się modlić. To tajemnica. Dlaczego? Matt, byłeś w wojsku? Matt, wiesz, że w wojsku istnieje język do komunikacji radiowej w stylu jedź do Alfa 1, zrób to. Dlaczego? Gdyż wróg może podsłuchiwać i rozpoznać strategię. Spójrzcie na drużynę Denver Broncos. Peyton Manning stoi w gotowości i nagle dostrzega zawodnika z drużyny przeciwnej. Stoją naprzeciw siebie, stoją mu na drodze. Więc mówi Omaha, Omaha. Słyszeliście, jak mówi Omaha, Omaha? Co słowo Omaha ma wspólnego z futbolem? Jest to tajny język, który znają wszyscy zawodnicy w drużynie. Więc Bóg, Duch Święty daje nam tajemną wiedzę. Mówi, ale głosimy mądrość Bożą tajemną, zakrytą, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej. 2:7-8. Paweł mówi szczególnie o tym, że gdyby ta mądrość, objawiona wiedza, była znana wrogowi, to on nie ukrzyżowałby Pana chwały. Bóg więc musiał utrzymać to w tajemnicy. Jest więcej spraw niż ukrzyżowanie, które są zakryte przez Boga. Pozwólcie, że coś wam powiem. Bóg mógł zaplanować atak przeciwko jednemu z was. Zgromadził wszystkie demony, poruszył ludzi i zamierza uczynić coś niszczącego. Wiecie co? Bóg porusza serce twojej mamy. Pada na kolana i zaczyna modlić się w Duchu Świętym. Wiecie, o czym mówię? Modli się w duchu. Nagle grupa aniołów pokazuje się, pokonuje siły demoniczne i jesteś ocalony. Uwielbiam to. Dlatego Paweł powiedział, chciałbym, żebyście wszyscy mówili językami. Skąd masz wiedzieć, co dzieje się w świecie duchowym, jeśli nie wiesz, co tam się dzieje? Nie jestem Peytonem Manningiem.
Peyton Manning jest dobry, gdyż wie, co się dzieje, ale wielu młodych chrześcijan nie ma poznania o tym, co dzieje się w świecie duchowym. Bóg więc mówi, muszę dać moim dzieciom mądrość, aby mogli zmienić duchową rzeczywistość. Musicie pamiętać, że Bóg dał człowiekowi władzę na ziemi. Bóg nie porusza się na ziemi inaczej, jak tylko przez czyjeś usta. Zwróćcie uwagę na słowa Pawła, choćbym mówił językami ludzi lub aniołów. Czasami modląc się językami, wiedziałem, że Duch Święty dawał mi rozkazy dla aniołów. W kościołach zmieniała się atmosfera, gdy wypowiadałem te słowa i wiedziałem, że coś się dzieje. Czułem, jak pojawia się autorytet, rozumiecie? Potrzebujemy tego w kościele. Musimy to mieć. Jeśli apostołowie tego potrzebowali, to dlaczego nie my? Języki służą również do budowania bliskiej więzi z Bogiem. Moja żona i ja jesteśmy ze sobą tak długo, że rozwinęliśmy swój własny język. Wystarczy, że powiem CBIO, a nikt z was nie wie, co mam na myśli. Zapytalibyście, o czym mówisz? CBOI, przepraszam, pomyliłem się, gdyż dawno już nie używałem tego skrótu. Gdy wzięliśmy ślub, każdy dział naszej służby miał w nazwie słowo international, ogólnoświatowy. Wszystkie dziedziny naszej służby używały słowa international i wtedy zaczęliśmy też używać między sobą skrótu CBOI, co znaczyło przytul królika international. Gdy spojrzałem na Lizę i mówiłem CBOI, od razu wiedziała, że czekam na uścisk lub na pocałunek. To taka nasza sekretna fraza. Wystarczy jedno spojrzenie Lizy i wiem, że naprawdę jej się coś nie podoba lub jest zadowolona. Tylko ja to rozumiem. Dlaczego? Gdyż mamy swój język. Języki zostały nam dane, aby rozwinąć osobistą więź z Bogiem. Wiecie dlaczego? Jeśli mówię do Niego na moim poziomie, to jak mogę poznać głębokości Boże? Jak mogę być blisko Niego? To dlatego dr Cho mówi, 90% z moich 2 godzin na codziennej modlitwie poświęcam na modlitwę językami. Wtedy masz głęboką więź, wiecie o tym. Ktoś powie, ale John, nie rozumiem tego, o co się modlę. Biblia mówi, aby modlić się o wykład, bo jeśli się modlę, mówiąc językami, duch mój się modli, ale rozum mój tego nie przyswaja. Nie wiesz, co mówisz. Dlatego w poprzednim wersecie czytamy, kto mówi językami, niechaj się modli o dar wykładania ich. Gdy modlę się lub komunikuję z Bogiem na językach, proszę Go o wykład. Wiecie, co się wtedy dzieje? Pojawiają się pomysły, mądrość, nauczanie. Najlepszym przykładem obrazującym to są bąble powietrza uwięzione w głębi oceanu, które wydobywają się na powierzchnię. To właśnie się dzieje. Czytam słowo i mówię, Panie, nie rozumiem. Potem mówię, Duchu Święty, ucz mnie i modlę się językami. Czy od razu mam zrozumienie? Zazwyczaj nie. Przychodzi później, gdy prowadzę samochód, biorę prysznic lub gram w golfa. Nagle przychodzi olśnienie. To jest to. Dlaczego przychodzą te objawienia? Są rezultatem modlitwy w Duchu Świętym. Jesteśmy ludźmi, którzy chcą efektów. Chcemy szybkich rezultatów od razu. Musicie zrozumieć, że modląc się w duchu inwestujesz w przyszłość. Pojawi się mądrość. Potrzebujesz więcej wiary, aby modlić się językami do budowania bliższej relacji z Bogiem, niż gdy robisz to w ojczystym języku. Nie zrozumcie mnie źle. Paweł powiedział, będę modlił się rozumem, czyli będę modlił się po angielsku, będę modlił się w duchu, będę śpiewał w duchu i po angielsku, rozumiem, będę śpiewał w duchu. Zachęca nas do obu. Dlaczego? Gdy modlę się po angielsku, buduję swój umysł. To buduje mój umysł, rozumiecie? To wycisza mój umysł. Sprawia, że jestem blisko Ducha Świętego Jezusa i Ojca. To tak jak w przypadku moich dzieci. Gdy modlę się po angielsku o moich synów, sam jestem poruszany. Tak bardzo kocham Addisona, kocham Austina, po prostu kocham Aleka. To dobrze. Powinniście modlić się również w ojczystym języku. Księga Przypowieści 20:27. Duch człowieka dociera do wszystkich zakamarków wnętrza. Duch Święty nie mówi do naszych głów, mówi do naszego ducha. Tak jest napisane. Lampą Boga jest duch człowieka. Tam właśnie świeci, mówi do naszego ducha. Gdy modlimy się w duchu i prosimy o wykład, to tak jakby uwalniane były bąbelki.
unoszą się do naszej duszy, to tam przemawia Duch Święty. Księga Przypowieści 25. Zamysł. Niech każdy powie zamysł. Czym jest zamysł? Muszę się namyślić, muszę dowiedzieć się, co mam robić. Posłuchajcie uważnie. Przejdziemy teraz przez wiele fragmentów Pisma, więc skupcie się. Zamysł jest jak głęboka woda. Posłuchajcie uważnie. Przejdziemy teraz przez wiele fragmentów Pisma, więc skupcie się. Zamysł w sercu człowieka jest jak głęboka woda, lecz roztropny mąż umie jej naczerpać. Jak z niej naczerpać? W Ewangelii Jana 7 Jezus mówi: jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. Zamysł w sercu człowieka jest jak głęboka woda, prawda? O jakim piśmie mówi Jezus? Mówi o księdze Izajasza 12:3 i będziecie czerpać z radością ze zdrojów zbawienia. W księdze Przypowieści woda w naszym sercu to zamysł lub tajemnice, tajemnicza mądrość Boga. Jezus mówi wyraźnie, że źródłem tego jest Duch Święty. On zna wszystko, nawet głębokości Boże, tak? Jest źródłem żywej wody i w drugim rozdziale pierwszego listu do Koryntian czytamy: lecz głosimy mądrość lub zamysł Boga w tajemnicy. Zwróćcie uwagę na słowo tajemnica. Nie oznacza czegoś tajemniczego. To greckie słowo mysterion, znaczy ukrytą lub nie w pełni objawioną mądrość. Wyobraźcie sobie kelnera, który kładzie przede mną talerz. Przystawka pozostaje zakryta, gdyż akurat jestem w świetnej restauracji. Jadłem kiedyś w takiej restauracji. Siedzimy w czworo przy stoliku, a posiłek jest zakryty. Nagle czterech kelnerów, ponosząc pokrywki, mówi: voilà, co się stało? Odsłonili tajemnicę, nawet jeżeli nie było widoczne. Leżało to przede mną. Ale było przykryte, zasłonięte przed nami. Gdy podnieśli przykrywki, mogliśmy wszystko zobaczyć. Tajemnica nie oznacza czegoś mistycznego, oznacza prawdę, która nie została jeszcze objawiona. Lecz głosimy mądrość Boga w tajemnicy, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. Głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz w słowach, których naucza Duch, przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę. Posłuchajmy teraz słów Pawła z listu do Koryntian 14:2. Bo kto językami mówi, nie dla ludzi mówi, lecz dla Boga. Nikt go bowiem nie rozumie, a on w mocy ducha rzeczy tajemne wygłasza. Wypowiada tajemnicę, zamysł. Tajemniczy zamysł w sercu człowieka jest jak głębokie wody. Człowiek rozumny czerpie z niej, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. Mówimy ukrytą tajemnicę, którą Duch Święty wypowiada przez języki. Co wypowiada? Wypowiada tajemnicę. W taki sposób człowiek rozumny, wiele razy, pozwólcie, że wyjaśnię, wiele razy czytałem te fragmenty Pisma i jak mówiłem wcześniej, nie rozumiałem ich. Gdy zaczynam modlić się w duchu, przychodzi zrozumienie. Wiele razy, gdy pisałem książkę, napotykałem przeszkodę. Myślałem, nie wiem, co mam robić. Zaczynałem więc chodzić po pokoju hotelowym i nagle wracało natchnienie. Siadałem i kontynuowałem pisanie, czasami przez wiele godzin. Gdy byłem kawalerem, moja przyszła żona była dla mnie tajemnicą, całkowitą tajemnicą. Naprawdę lubiłem tę kobietę, Lizę Toscano. Naprawdę mi się podobała, lubiłem jej osobowość, ale chciałem, żeby to Bóg wybrał, powiedziałem Lizie. Mieszkaliśmy daleko od siebie, ona była w Arizonie, a ja w Dallas. Powiedziałem, módlmy się codziennie w duchu przez kolejne 30 dni. Tak zrobiliśmy. 30 minut każdego dnia przez 30 dni i powiedziałem, słuchaj swojego serca. Jeśli poczujesz dręczące lub nieprzyjemne uczucie, to znaczy, że Bóg mówi, że coś jest nie tak. Jeśli zaś poczujesz przyjemne odczucie, to będzie to świadectwo Ducha Świętego. Czy chciałbyś usłyszeć więcej nauczania Johna Elizy Bevie? Jeśli znasz język inny niż angielski, udaj się na cloudlibrary.org. Wybierz swój język. Wybierz inny materiał z obszernej biblioteki. E-booki, cykle wykładów poselstwa, wideo i audio. Zarejestruj się, aby otrzymać aktualności o nowych zasobach. Więcej na cloudlibrary.org.
Teraz posłuchajcie uważnie. W Biblii czytamy, bo ci, których Duch Boży prowadzi, są synami i córkami Bożymi. Następnie wyjaśnia, jak to robi. Ten to Duch świadczy wespół z Duchem naszym. Podstawowym sposobem prowadzenia Ducha Świętego jest wewnętrzne świadectwo. Czy chciałeś kiedyś zrobić coś, ale doświadczałeś przygniatającego, niewygodnego uczucia, jakby coś cię zjadało od środka? I myślisz, o co chodzi? To nic, już tam byłem. Jeszcze raz tam pójdę. To Duch Święty mówi, nie idź. Czasami chciałbyś gdzieś iść i czujesz wewnętrzny, delikatny pokój. To jest to pokój Chrystusowy, który rządzi w twoim sercu. W liście do Kolosan czytamy, że rządzi w nas. To Duch Święty, to ja. Decyzje, które podejmowałem w tej służbie, podejmowałem na tej właśnie podstawie. Modliłem się w duchu, musiałem podjąć decyzję, czułem delikatny pokój. Nie słyszałem. Gdybym miał napisać list, to brzmiałoby następująco. Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my, aby to zrobić, gdyż nie przemówił do mnie. Duch Święty powiedział do mnie na temat tego nauczania, gdyż zamierzałem głosić o czymś innym. Miałem inne poselstwo. Cały zespół pracował nad tytułem i mam nadzieję, że to zrobimy. Ale w trakcie postu Duch Święty powiedział, chcę, żebyś mówił o nim, więc wszystko zmieniłem. Umówiłem się z moim synem Addisonem i moją żoną. Szukałem u nich potwierdzenia i ten sam Duch Święty w nich mówił, tak, czujemy, że tak powinieneś się zrobić. Czujemy, że powinieneś mówić o Duchu Świętym. W ten właśnie sposób podejmowałem wiele decyzji. Kiedy stoję na rozdrożu, modlę się w duchu. Mam to delikatne odczucie, więc mówię, dobrze. Innym razem włącza mi się czerwone światło i mówię, nie zrobię tego, coś jest nie tak. Czasami powoduje to frustrację u ludzi. Dlaczego? Postanowiłem, że nie uczynię kolejnego kroku, dopóki nie będę miał świadectwa ducha. Szczególnie jeżeli zaczynamy coś nowego. Innymi słowy, on da ci obszar, w którym masz się poruszać. Ja nie mówię, Sherry, pomodlę się o Kościół w tym mieście. Dlaczego? Gdyż wiem, że Bóg powiedział mi, udaj się do Ameryki, przekaż to, co ci powierzyłem w strategicznych miejscach. Nie muszę tego sprawdzać, po prostu mówię, dobrze, udam się tam. Gdy jednak miałem przekazać nasze nauczanie do pastorów na całym świecie, Bóg musiał dać mi słowo. Rozumiecie? To było zadanie, które wykraczało poza granice, które do tego momentu dał mi Bóg. Żyję w anglojęzycznym świecie. Już ponad 20 tysięcy kościołów korzystało z naszego nauczania i wtedy Bóg rzekł, chcę, abyś przekazał te programy szkoleniowe ludziom na całym świecie. Tak więc na spotkaniu z Addison i Lizą mówię, w przyszłym roku zamierzam rozdać pastorom 250 tysięcy książek. To wydało się ogromnym wyzwaniem. Co zrobiłem? Nie miałem od Boga słowa. Duch Święty nie powiedział, chcę, żebyś rozdał 250 tysięcy książek. To jednak zgadzało się z tym, co powiedział 6 miesięcy wcześniej. Posyłam cię na świat. Rozumiecie, o czym mówię? Musicie nauczyć się jego sposobu komunikacji. Gdy chodzisz z kimś przez lata, to wiesz, jak rozmawiać. O niektórych rzeczach Liza mówi mi otwarcie i śmiało, a o innych zaledwie napomyka. A ja rozumiem. Dzięki Bogu, że w końcu rozumiem. Wcześniej były tajemnice, których nie rozumiałem. Dlaczego przez to przechodziłem? Nie rozumiałem. Modliłem się w duchu, czytałem Biblię i nagle doszło do mnie, co się stało, rozumiecie? Muszę być z wami szczery. To, co zaraz powiem, jest bardzo ważne. W ten sposób Duch Święty we mnie działa i myślę, że ja również mam Ducha Bożego, więc powiem coś. Mój czas spędzony na porannej modlitwie jest o wiele bardziej efektywny, gdy zaczyna się od Pisma Świętego. Pan pokazał mi, że modlitwa i Słowo są ze sobą połączone. Słowo Boże zmywa wszelki kurz i łączy mnie z Bogiem. Gdy idę do swojej komory, aby się modlić, to łączę się z Bogiem o wiele szybciej. Jest coś jeszcze, kolejny sekret. W Biblii czytamy, że ci, którzy Go otaczają, powinni okazywać Mu szacunek. Psalm 89:7. Kiedyś miałem problemy, aby stanąć w Bożej obecności, jednak później zacząłem myśleć o tym, jaki On jest niesamowity. Tak, ktoś tak niesamowity chce być ze mną. Nagle pojawia się Jego obecność i mówię, no, co się stało? Szybciej wchodzę w Jego obecność, gdyż szanuję Go, a On otacza się tymi, którzy Go szanują. Jezus rzekł, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, co znaczy, że przychodzę do Niego z szacunkiem. Tajemnice to sprawy zakryte przed naszym umysłem. Powiem jeszcze raz. Tajemnica to może być Kościół, służba, której mam być częścią. To, co powinienem ofiarować, dom, który mam kupić. Jak skutecznie modlić się o liderów. Jak modlić się skutecznie o mojego pastora i moją rodzinę. Ta lista nie ma końca.
Cieszę się, że Bóg nie dał nam jedynie zdolności modlitwy według naszego zrozumienia, gdyż przez to jesteśmy ograniczeni. Gdy jednak poddaję się Duchowi Świętemu, nigdy nie zapomnę pastora, o którego kiedyś się modliliśmy. Pewnego razu, jakbyśmy przenieśli się w duchu gdzieś na Bliski Wschód, gdy modliliśmy się w językach, nasze języki się zmieniły. Trwaliśmy w modlitwie i nagle nasze języki zaczynały brzmieć inaczej. Pojawiało się to orientalne brzmienie. Wtedy wiem, że już nie modlę się o siebie lub moją rodzinę, ale o jakąś osobę będącą w potrzebie. To jest niezwykłe. Bóg dał to każdemu z nas. Jest to nasz tajny język, wojskowy język. Wróg jest sfrustrowany, dlatego zaciekle walczy przeciw temu. Chciałby, żebyśmy byli raczej oddzieleni niż połączeni w duchu. Paweł powiedział do kościołów: byłem z wami, gdy się spotkaliście, nie fizycznie, ale mój duch tam był i zobaczyłem wasz porządek. Jak on to zrobił? Udał się tam w duchu. Modlił się usilnie w duchu i otrzymał wgląd w to, co tam się działo. Człowiek z plemienia Masajów przebywał z przyjaciółmi, których znam w Pittsburghu w Pensylwanii. Pozostał z nimi przez miesiąc i regularnie opowiadał o tym, co dzieje się u jego rodziny. Pan domu zapytał w końcu: skąd wiesz, co dzieje się u twojej rodziny? Nie mają przecież dostępu do telefonu w wiosce w zachodniej Kenii. Skąd wiesz, co u nich słychać? Odpowiedział: Paweł wiedział, co działo się w kościele w Koryncie. Gdy modlę się w duchu, Pan pokazuje mi, co dzieje się u członków mojej rodziny. W taki sposób pozostawał z nimi w kontakcie. To właśnie dał nam Bóg zdolność pozostawania w kontakcie. Wiecie, jak często moi pracownicy i współpracownicy z Messenger International modlą się w duchu o mnie? Gdy napotykam groźne lub złe sytuacje, nagle widzę boską interwencję i idę dalej, chociaż nie modliłem się o to. Albo modliłem się o to w językach, zanim to stało się, albo ktoś z naszego zespołu modlił się o mnie w duchu. Lub moja żona modli się o mnie w duchu. Lub moi synowie modlili się o mnie w duchu. Lub nasi współpracownicy modlili się o mnie w duchu. Dlatego jestem bardzo wdzięczny nie tylko za tych, którzy wspierają naszą służbę finansowo, ale również swoimi modlitwami. Wiem, że są ludzie, którzy naprawdę modlą się o nas i jestem za to bardzo wdzięczny. Dlatego, że mamy duchowe połączenie. Większość wierzących najbardziej przytłacza kierunek służby. Jakub mówi: a jeśli komu z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie. Jak możemy doskonale prosić, modląc się w duchu? To działa w interesach, działa w zarządzaniu, to działa w edukacji. Napotykamy sytuację w sprzedaży i nie wiemy, co mamy robić. Co powinniśmy robić? Modlić się w duchu. Zamknij drzwi swojego biura. Módl się w duchu, gdyż Bóg w Księdze Izajasza 48:17 rzekł: ja jestem Jahwe, twój Bóg, który cię poucza, byś odniósł pożytek, który wytycza ci drogę, jaką masz pójść. Jestem przekonany, że gdybym był biznesmenem, chociaż nie jestem do tego powołany, to modliłbym się dużo w duchu. Następnie podejmowałbym decyzje zgodnie z pokojem w moim duchu. Rozumiecie, o czym mówię? Wiem, że niektórzy z was żyją w taki sposób. Patrzę teraz na moich przyjaciół. Tak żyjecie i dlatego jesteście tak błogosławieni. Oto korzyści wynikające z modlitwy językami. Po pierwsze, wróg nie zna informacji, które mogą przynieść mu szkodę w kolejnej bitwie. Po drugie, krótkie powtórzenie, intymność z Bogiem. Możemy mówić do Boga na jego poziomie i trwać w intymnej relacji z Nim. Po trzecie, możemy poznać Boży zamiar i mądrość odnośnie sytuacji, które nas spotykają. Po czwarte, czy jesteście na to gotowi? Przynosi odpoczynek i odświeżenie. W 14 rozdziale 1 listu do Koryntian czytamy: bracia, nie bądźcie dziećmi w myśleniu. W zakonie napisano, czyli cytuję Stary Testament: przez ludzi obcego języka i przez usta obcych mówić będę do ludu tego. Co to za cytat? To cytat z Księgi Izajasza 28:11-12. Zaiste, przez jąkających się i mówiących obcym językiem przemówi do tego ludu ten, który im rzekł: to jest odpoczynek. Dajcie odpoczynek zmęczonemu i to jest wytchnienie. Mój przyjaciel jest pastorem dużego kościoła. Rozmawiał z pastorem z innego dużego kościoła. Ten drugi powiedział mojemu przyjacielowi: jestem gotowy zostawić służbę. Jestem zmęczony, znużony. Mój przyjaciel spojrzał na niego, siedzieli w restauracji, i powiedział: przestałeś modlić się w Duchu Świętym, czyż nie? A on na to: no cóż,
Spytał się go, powiedz, ile czasu spędzasz na modlitwie w duchu? Tamten w końcu powiedział, cóż, wciąż przygotowuję kazania i wiele spraw dzieje się w kościele liczącym 15 tysięcy członków. Robię również to i to. A czy modlisz się w duchu? Nie, będę z tobą szczery, nie modlę się. Zacznij modlić się w duchu. To jest odpoczynek i odświeżenie. Teraz ten człowiek nie chce już zostawiać służby. Jak dr Cho prowadził kościół liczący ponad 800 tysięcy ludzi i nigdy się nie wypalił? Nie potrafię wymienić żadnego pastora, który miałby większą odpowiedzialność niż on. Niesie ciężar świata, gdyż jest bardzo szanowany i dobrze przyjmowany w świecie. Oczy wielu są zwrócone na niego. Modli się w duchu. Modli się w duchu. Moje oczy patrzą na Lestera Samrala, wielkiego męża Bożego, apostoła. Nieraz podwoziłem go z lotniska. Sypiał 4 godziny na dobę, pisał 4 książki, kiedy tylko mógł. Miał więcej energii niż młodsi od niego. Skąd czerpał tę siłę? Korzystał z odpoczynku, modląc się w duchu. Gwarantuję wam, że się nie wypalicie. Nie zrozumcie mnie źle. Nie powinniśmy znęcać się nad swoim ciałem. Wielu ludzi się wypaliło, gdyż nie modlą się w duchu, a nie musiało tak być. Myślę, że wielu ludzi przepracowuje się, nie szanują szabatu, po jakimś czasie wypalają się. Musimy odpoczywać. To jedno z 10 przykazań, szczerze mówiąc, przykazanie bez sensu. Zakaz cudzołóstwa ma sens. Zakaz zabijania ma sens. Odpoczynek nie ma sensu. W Starym Testamencie był to jeden dzień. Co więcej, w Nowym Testamencie również potrzebujemy odpoczynku, dlatego gram w golfa. Dzięki temu jestem z dala od służby, interesów, rzeczy, które mnie męczą i doznaję odświeżenia. Modlę się w duchu, tak odpoczywam. Po piąte, buduje naszego wewnętrznego człowieka. Pierwszy list do Koryntian, 14:4. Kto językami mówi, siebie tylko buduje. Posłuchajcie, siebie buduje. Greckim słowem budować jest oikodomeo. Dosłownie znaczy konstruować lub budować, znaczy budować duży gmach. Wiecie, o czym mówi Jezus? Gdy modlicie się w duchu, to budujecie dom dla obecności i mocy Bożej w waszym wewnętrznym człowieku. Jezus użył tego samego słowa, gdy powiedział, więc każdy, kto słucha tych słów moich, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce. Zbudował jest tym samym greckim słowem. Dosłownie budujecie dom dla obecności i mocy Bożej w waszym wewnętrznym człowieku. Syn mojego przyjaciela był poważnie chory. Nie wiedzieli, co robić. Lekarze byli bezradni. Poszedł do swojego biura i modlił się w duchu przez 5 godzin. Wyszedł z biura, udał się do domu, spojrzał na swojego syna w wielkim autorytecie, zwrócił się do niego, a ten natychmiast wstał z łóżka i był uzdrowiony. Został zbudowany. Rozumiecie? To niesamowite. Po szóste, buduje naszą wiarę. Przykładem tego był pastor, o którym wam mówiłem. List Judy 20, ale wy umiłowani budujecie siebie samych w oparciu o najświętszą wiarę waszą. Módlcie się w Duchu Świętym. Po siódme, daje zdolność uwielbiania i dziękczynienie na o wiele wyższym poziomie. Posłuchajcie słów Pawła z pierwszego listu do Koryntian 14, 16, 17. Bo jeżeli wysławiasz Boga w duchu, jakże zwykły wierny, który jest obecny, może rzec na twoje dziękczynienie. Amen, skoro nie rozumie, co mówisz. Ty wprawdzie pięknie dziękujesz. Jest to doskonalszy sposób wielbienia Boga, dlatego mówi w duchu. Co za wspaniały dar, z którego możemy korzystać i wiem, dlaczego wróg walczy przeciwko temu. Zaciekle walczy. Moje serce jest zasmucone, gdy chrześcijanie spoglądają z góry na innych wierzących, dlatego że nie mówią lub nie modlą się w językach. Jestem zasmucony, gdyż to są bracia i siostry w Chrystusie. Nie nauczyli się jeszcze poddawać nurtowi rzeki, muszą się tylko poddać. Bóg zamierzył, i są to słowa Jezusa, że takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli, nowymi językami mówić będą. Dlatego Paweł rzekł, chciałbym, żebyście wszyscy mówili językami. Bóg chce, żebyśmy wszyscy tego doświadczyli. Jak przyjąć Ducha Świętego? Musicie się przygotować. Ty lub lider twojej grupy pomoże ci i pomodli się o ciebie tak, jak Piotr i Jan, gdy przyszli do Samarii. Jeśli jesteś sam, to wyłącz telewizor, odtwarzacz DVD i pomódl się, a zostaniesz napełniony Duchem Świętym.
Mam wielu przyjaciół, którzy zostali napełnieni duchem w sypialni, w biurze. Wielu również przyjęło go publicznie. To nie ma znaczenia. Jeśli nie mówiliście językami, nigdy nie prosiliście Boga o chrzest Duchem Świętym, możecie mówić innymi językami. Jeśli poprosicie Boga o chrzest Duchem Świętym, to następnie musicie Mu się poddać. Oto warunki. Po pierwsze i najważniejsze, musicie przyjąć Jezusa Chrystusa jako waszego Pana i Zbawiciela. Jezus powiedział, że świat, niezbawieni ludzie nie mogą być napełnieni Duchem Świętym. Po drugie, nie możecie trwać w nieposłuszeństwie. Piotr powiedział, że Bóg daje ducha tym, którzy są Mu posłuszni. W moim doświadczeniu nauczyłem się, że nieprzebaczanie powstrzymuje ludzi przed otrzymaniem czegokolwiek od Boga. Widziałem ludzi, którzy prosili Boga o napełnienie Duchem Świętym, ale wciąż się zmagają. Biblia jest dla nich wciąż martwa, nie czują Bożej obecności. Gdy przebaczają, natychmiast zostają napełnieni Bożą obecnością. Prorokują lub mówią językami, jedno z tych dwóch. Po trzecie, aby otrzymać Ducha Świętego, wystarczy poprosić. Jezus rzekł, gdzież jest taki ojciec pośród was, który gdy syn będzie go prosił o chleb, da mu kamień? Albo gdy będzie go prosił o rybę, da mu zamiast ryby węża? Albo gdy będzie go prosił o jajo, da mu skorpiona? Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, ileż bardziej Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. To powinno usunąć wszelki lęk przed otrzymaniem od Boga złego ducha, podczas gdy prosimy o Ducha Świętego. Nie chce mi się wierzyć, że niektórzy ludzie tak myślą. Kiedy prosisz Boga o Ducha Świętego, to nie da ci demona. Da ci swojego Ducha Świętego. Po czwarte, musisz mówić. Proszę, posłuchajcie tego, co mam do powiedzenia. Nie oczekujcie, że Duch Święty złapie wasz język, usta, struny głosowe i sprawi, że przemówicie. Dlaczego nie? Dał wam wolną wolę. Musicie się poddać. Wróg forsuje. Duch Święty prowadzi. Duch Święty da wam słowa. One wypływają jak bąbelki powietrza wydobywające się z oceanu, o czym już mówiłem. Może będzie to jedna sylaba. To tak, jakby widzieć koniuszek z kłębka nici. Gdy zaczniecie mówić w wierze, pojawią się kolejne słowa. Musicie to robić przez wiarę. Nie można mówić po angielsku i hiszpańsku w tym samym czasie. Gdy poddacie się Duchowi Świętemu, aby mówić językami, to nie możecie mówić po polsku. Mówcie przez wiarę to, co wam poddaje. Może zaczniecie od jąkania, ale w końcu będzie to język, a nawet dwa, trzy lub więcej. Upewnijcie się, że robicie to w wierze, a otrzymacie. Musicie poddać się w trzech obszarach. To kluczowa rzecz. Poddajcie swoje wargi, swój język i swoje struny głosowe. Apostoł Paweł powiedział, że pragnie, aby wszyscy mówili innymi językami. Poświęciłem temu zagadnieniu ostatnie dwie sesje, gdyż wierzę, że Bóg chce, abyśmy mówili językami, aby nas ze sobą połączyć. I nie chodzi tu o stworzenie jakiejś wyszukanej grupy. Mówię o połączeniu w duchu dla duchowej walki i zdobycie narodów dla Jezusa Chrystusa. Pasją i pragnieniem Ducha Świętego jest przyprowadzać duszę do Jezusa. On poprowadzi was, abyście zwrócili swoje oczy i spojrzeli na pola, do modlitwy o żniwo, do wołania z pasją o zbawienie dusz, gdyż tego pragnie. Weszliście do społeczności z Nim. Mam nadzieję, że będziecie mieli wspaniały czas z tym, którego wam zaledwie przedstawiłem. Posłuchajcie tych sesji na nowo, gdyż wiara przychodzi przez słuchanie, wciąż na nowo, przez powtarzanie. Może otrzymaliście już dużo od Pana na tych sesjach, ale gdy posłuchacie ich jeszcze raz, otrzymacie jeszcze więcej, gdyż Słowo Boże nigdy nie traci świeżości, nigdy się nie starzeje. Słuchajcie Go. Kochamy was. Zachęcamy was, abyście byli wierni waszemu miejscowemu kościołowi. Ważne, abyście byli z waszymi pastorami, liderami w kościele, abyście byli z nimi jedno w wizji, którą dał im Bóg dla waszego miasta. Niech was Bóg błogosławi. To zaszczyt wam służyć. Podziękujmy Bogu za to, czym nas obdarował.